Audycja powstała w Radiu Warszawa 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Jana. Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie uczynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Ludzie, którzy spotkali Jezusa na pustkowiu, chcą mieć pełne żołądki. Jeśli dobrze pójdzie, to może nie będą musieli pracować, żeby mieć co jeść. Kto by nie chciał mieć takiego króla? Idą obwołać Jezusa królem, ale Jezus znika. Czasami traktujemy Boga jak złotą rybkę. Oby zdrowie było, oby miał dobrą pracę, oby moje sprawy miały dobre rozwiązanie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko według ludzkich kalkulacji. Jezus nie chce być królem, który spełnia przyziemne potrzeby jak dżin wywołany z lampy. Ma swoje Boże kalkulacje. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż. Życie blisko Boga nie jest pozbawione trudności, kłopotów, dylematów, cierpienia. Kiedy Jezus znika z oczu ludzi szukających łatwizny, pojawia się, albo lepiej powiedzieć, ciągle jest, przy ludziach niosących krzyż. Koniec końców chce, żebyśmy mieli życie w obfitości. Ale obfitości na Bożą miarę, wieczne szczęście. Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj.